Dzień dobry Państwu. Rewolucji w tym nowym wydaniu ROH ciąg dalszy, można by tak pokrótce rzec. Były już ROH World Champion Jonathan Gresham wystąpił o rozwiązanie swojej umowy z AEW, chcąc zakończyć swoją współpracę zarówno w tej fetce, jak i w samym Ring of Honor. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Fightful, miał poinformować Tonego Khana o swojej decyzji na kilka godzin przed Death Before Dishonor pay-per-view. Z ustaleń Fightful wynika, że Gresham był wyraźnie niezadowolony z bookingu swojej postaci, w tym również niedawny heel turn oraz tego, dokąd to wszystko zmierzało. Przy rozmowie z Tonym na te kilka godzin przed pay-per-view panowie mocno się poróżnili, wynikiem czego jest żądanie rozwiązania kontraktu. Niektóre relacje z tego wydarzenia podają, że Jonathan był na tyle wściekły, że finalnie wręcz zwyzywał Khana, który nie uwzględniał jego sugestii, chcąc poprowadzić zawodnika po swojemu. W mojej opinii pozostaje nam, przynajmniej na razie, pozostaje nam snuć przypuszczenia. A to dlatego, że na ten moment żadna ze stron oficjalnie się nie wypowiedziała i jak na razie nie mamy pewności, czy wszystko to, o czym dowiadujemy się w tej sprawie, ma całkowite pokrycie z rzeczywistością. No oczywiście wiem, że zaraz ktoś może mi napisać w komentarzu, że wspomniana kwestia heel turnu Jonathana Greshama wskazuje na to, że jakby to powiedzieć 1-0 dla Jonathana Greshama w tej sprawie. No okej, okay. Pytanie tylko, czy przy tym 1-0 już odgwizdujemy koniec starcia. Oczywiście, no nie myślcie sobie, że ja szukam tutaj teraz, gdzie by obronić Tonego Khana z racji tego, że to on teraz jest właścicielem tego mojego Ring of Honor. Niech racja będzie po stronie tego, który ma rację, a to o czym ja mówię, to żeby mieć z tyłu głowy, że na razie operujemy na doniesieniach, a nie na potwierdzonych oficjalnie faktach. No chociażby przypomnijmy sobie sprawę Michaela Elgina w Japonii, tam sprzed chyba już kilkunastu dni, gdzie wbrew początkowym doniesieniom nie było czegoś takiego jak oskarżenie o kradzież i ostatecznie wyszedł z zatrzymania bez żadnych przedstawionych zarzutów. Drodzy Państwo, no wrestler opuszczający federację po nieporozumieniach z zarządem, czy tam przynajmniej z jednym z oficjeli, no to nie jest nic nowego w świecie wrestlingu. I w Ring of Honor również już to przerabiano. Michael Elgin, Charlie Haas czy Kenny King. Chociaż Kenny King po kilku latach powrócił, dokładnie po trzech. W przypadku Jonathana Greshama zastanawiam się, na ile to jest kwestia gimmiku czy bookingu, a na ile wpływ na tą całą sytuację ma fakt, że na ten moment wciąż jest brak ustabilizowania się tego nowego wydania Ring of Honor pod postacią tygodniówki telewizyjnej i idący w ślad za tym skonkretyzowany ROH-owy roster. No bo na ten moment jedyne narzędzie dla Ring of Honor do promowania się szerszej publice to programy AEW, gdzie, tak mi się wydaje, należy oczekiwać pierwszeństwa dla wrestlerów stricte AEW. Zastanawiam się też, czy sytuacja rzeczywiście wyszła finalnie na tyle źle, że przychodzi nam prawdopodobnie pożegnać się z gościem, który przez ostatnie dwa lata w tym koronawirusowym okresie był jedną z podstawowych osób ciągnących ROH na tyle do przodu, na ile się dało oczywiście. Popatrzmy na to ostatnie wydarzenia. ROH World Championship Match w Openerze jeszcze można by tłumaczyć, że chcemy zacząć pay-per-view od wysokiego C. Jednakże no tak się przezabawnie składa, że odliczając walki z pre-show, to wychodzi to w ten sposób, że pojedynek o główny pas był drugą najkrótszą walką na gali. Do tego jeszcze Jonathan Gresham wyszedł na walkę, tym razem bez tej swojej charakterystycznej maski w postaci ośmiornicy i do tego jeszcze Prince Nana, który towarzyszył mu przy ringu, ale dopiero od połowy walki. A po pojedynku no niczego dalej z tym nie pociągnięto, więc z pewnością jest jakieś tutaj pole, w którym miejmy nadzieję coś jeszcze będziemy mieli okazję zapoznać się i jakoś to jeszcze bardziej rozjaśnić. Całe to, powiedzmy, wydarzenie. I taka ciekawostka jeszcze. Jonathan Gresham swoje konto na Twitterze usunął.
Moim zdaniem, jak tak sobie teraz myślę, Jonathan Gresham to jest wrestler, który po prostu bardzo wysoko stawia sobie pure wrestling i honor w wydaniu Ring of Honor, co zresztą widzieliśmy w tych dwóch ostatnich latach i nawet nie jest to jakoś specjalnie dziwne, że jego wizja może prezentować się odmiennie od wizji Tony'ego Khana. Całkiem niedawno Gresham udzielił wywiadu dla portalu Wrestle Purist, w którym powiedział, że poza estetyką nie widać większych różnic pomiędzy takimi federacjami jak WWE, AEW i Impact, a sam chciałby, żeby ROH zwracał na siebie uwagę poprzez wyróżnienie się z tłumu, jednak w jego ocenie ludziom z zarządu brakuje odwagi do takiego kroku, ponieważ są oni po prostu usatysfakcjonowani tym, co mają obecnie i że to po prostu działa. Jonathan też dodał, że nie widzi problemu w tym, żeby jego postać miała być heelem czy nawet babyface'em, pod warunkiem, że dostanie obszar do spełnienia tej ścieżki. A z tym jest problem u promotorów i często, gęsto, jak mówi Jonathan, zawodnicy są po prostu zadowoleni, że mogą regularnie odbierać swoje wypłaty, bo przecież nieraz wiele lat poświęcili, żeby w ogóle dojść do tego etapu swojej kariery. No mam nadzieję, że Tony Khan nie odstrzeli z ROH kodeksu honoru i dywizji Pure, dzięki czemu ROH dalej będzie się czymś wyróżniać, no... Ale czy rzeczywiście konflikt jest na tyle wysoki, że warto zapłacić za niego taką cenę w tej postaci palenia mostów za sobą? No dobra, to palenie mostów za sobą to może niekoniecznie, bo przecież nigdy nie mów nigdy, tak? A zwłaszcza w biznesie wrestlingowym. No ale mimo wszystko moim zdaniem powracamy do... tak naprawdę punktu początkowego mojej opinii, czyli mówimy o przypuszczeniach, mówimy o doniesieniach, a nie mamy jak mówić o tym, co oficjalnie obie strony by potwierdziły lub zaprzeczyły odnośnie tych wspomnianych doniesień. Ale na pewno pozostaje jednak smutek, że title reign Jonathana Greshama z pasem ROH World Champion przez różne okoliczności zdecydowanie nie sięgnął takiego potencjału, jaki mógłby mieć. No cóż, pozostaje zatem czekać na ewentualny dalszy rozwój wydarzeń, czyli tak naprawdę wypowiedzi samych zainteresowanych, no bo o ile może usłyszymy jeszcze jakieś doniesienia od portali wrestlingowych, tak znowu to samo. Kto nam potwierdzi, ile z tych doniesień pokrywa się całkowicie z prawdą? Tak więc Jonathanowi Greshamowi życzę wszystkiego najlepszego w jego dalszych przedsięwzięciach. Tonemu Khanowi życzę, żeby w końcu udało mu się załatwić tą najważniejszą obecnie sprawę dla ROH, czyli własny program TV. A nam wszystkim, abyśmy, kiedy już się to wszystko wyjaśni, obserwowali ten program wrestlingowy z przyjemnością na tyle dużą, żeby innym fanom wrestlingu ją polecać poprzez słowa: oglądajcie Ring of Honor!